Instant Gaming. Najlepsza oferta gamingowa w całym internecie. Legitnie, tanio i promki dosłownie na wszystko. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami. Link w opisie. Halo, halo, dzień dobry, dziś kolejny odcinek, moi drodzy, i dziś waga lekka, kategoria lekka. Ja gram Justinem Gaethjem, a przeciwnik Nate'em Diazem, więc boksersko musimy na pewno uważać, musimy uważać na zasięg. A reszta to jedna wielka niewiadoma tak naprawdę. Nie będzie łatwo znakatować Diaza. Raczej nastawiam się tutaj na punkty. Ale nie wiem, czy on nie będzie chciał mnie znakautować. Kopnięcia. Musimy sporo kopnięć tutaj posłać. Gaethje jest fajnym zawodnikiem. Fajnym zawodnikiem. Naprawdę tutaj możemy... Dobry high był. Dobry high był, ale... Bardzo ładnie też tego się ogarnął. Wow. Ale się tutaj żeśmy namachali. No właśnie, te wymiany. Bardzo szybko wyprowadza te ciosy i musimy tutaj uspokoić troszeczkę. Duży błąd. Spokojnie. I defense. O kurczę, to jest taka kombinacja, gdzie mogłem już paść na deski, tak szczerze. No. No, myślałem, że teraz na tu wpadnie akurat. Ten cholerny zasięg jest naprawdę zabójczy. Jeśli chodzi o Diaza. W końcu się udało. To było ważne, ważny backfist. Ważny backfist, bo on go na pewno odczuł. Okej. I wchodzimy w parter, tak? No dobra. To zobaczymy, co w tym parterze się wydarzy. Diaz też z pleców jest niebezpieczny, o tym trzeba pamiętać. Okej. Zrobiliśmy mu trochę krzywdę, więc nie ma tragedii. O! Wpadł high kick. Taki nie do końca czysty, ale wpadł. Spróbujmy obalenia na koniec. Jest obalenie na koniec. Zaznaczyłem rundę. I trudno mi powiedzieć, jak punktowo to wygląda. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Jest walka wymagająca. Bardzo dużo tych ciosów wyprowadza. Niestety zbyt wiele tych ciosów ze strony Diaza dochodzi do mojej głowy. No właśnie. No, przechodzą te ciosy. A! Teraz bardzo mocno stałem. Dobry high. Kurde, schapałem się, to było tak oczywiste przecież. Fatalnie, to może być koniec niestety.
Halfguard. Jest dosiad już. No są problemy, no. I to duże. Okej. No to był dobry moment, najlepszy moment. Bardzo, bardzo kiepsko zaczyna to wyglądać. Ale nie możemy się poddawać, nie możemy się poddawać. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Dobra. O właśnie. Wszystko się może wydawać w tej walce. Musimy po prostu to przetrwać. Bardzo, bardzo duży błąd popełniłem. O, nie no, jestem potężnie rozbity po tamtych kombinacjach, co padłem na matę. Wygląda to bardzo, bardzo źle, tak szczerze. Jest knockdown. Dobre i to. Więc coś tam trafić go można, nie? Jak się okazuje. O! Nie! Fuck! Bardzo dobrze, no. Zawalczył, bardzo dobrze zawalczył. Fajna walka moim zdaniem. Niestety, no pobiliśmy się, te parteru było mało, nie? Tutaj była bitka, po prostu była bitka. Ja już straciłem rachubę, czy to była jedna runda, czy dwie. Nie no, to była druga runda chyba, nie? Bardzo, bardzo fajna bitka. Fajnie, fajnie, żeśmy się potłukli. Dużo się działo. Ten zasięg naprawdę robi robotę. Robi wrażenie. Kurde, porażka. A jeszcze się utrzymaliśmy tej 19. Całe szczęście się udało. No i tutaj też bardzo wyrównanie punktowo, no ale ze wskazaniem na akurat Gage'ego, czyli na mnie w tej pierwszej rundzie, ale co z tego, skoro w drugiej dostajemy bombę na łeb i kończymy balet, nie? Albo na banie, no właśnie. Dobrze. Ale zostajemy w tych kategoriach lżejszych. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie więcej walk z kategorii piórkowej. Właśnie z lekkiej, a nie z piórkowej, to chciałem powiedzieć. No ale przydarzyła nam się teraz tutaj akurat kategoria piórkowa, no cóż. No cóż, to może Kelvina Katara weźmiemy. Kurde. Spróbujmy Kelvinem Katarem, gość walczy wolkanowskim. Bardziej teraz nastawimy się na ręce, na boksowanie, a mniej tych kopnięć. Co myślę, że jest błędem, no ale trudno, nie? Dobra. Focus. Wolkanowski jest niebezpieczny w każdej płaszczyźnie. Trzeba uważać. Ale myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. Będzie kopał w parterze. Wystarczy dobra defensywka. Nie musimy tutaj atakować. O proszę. Jakbym wykrakał. Gość pierwszy co zrobił, to poszedł w parter. No cóż. Aha. Okej. No wyszedł z tego. Będzie mnie trzymał tutaj, więc no musimy jednak wstać po siatce, nie ma rady. O kurde. Wow. O kurde, ale się nadziałem.
Dobra. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Haha. Kolego. Przetrwał. Niestety przetrwał. O kurde, po balachę jednak poszedł. Ale widzę, że on nie jest dobry w submissionach. Za bardzo. Odpuścił. Okej. Dobra. No dlaczego to się nie kończy? Ktoś wie? Ej, proszę tak nie kopać. Prawy prosty. I siema. Dobrze, ach ten Calvin Katar. Dobrze, dobrze. Mamy wina. Mamy wina za poprzednią porażkę. Mierzony prawy prosty. Podręcznikowy, precyzyjny, prosto na szczękę, albo w nos, albo tam gdziekolwiek. I już znowu zbliżamy się do tej dywizji 20. Byłoby super, gdyby się udało faktycznie tutaj dostać. No raczej statystyk tutaj większych, a czy punktów nie będzie, a statystyki są jakie są. Aż 3 knockdowny, także nie ma o czym mówić. Runda wygrana. Gość walczył w sposób, powiem szczerze, w mojej opinii szalony. Nie spodziewałem się takiego podejścia, że od razu tutaj parter wolkanowskim, że od razu, czyli w sumie no Katara jako boksera no mógł tutaj spróbować pocisnąć w parterze, ale udało nam się fajnie z tego wyjść. No i co? No i zwycięstwo, już w wymianach bokserskich udało się go parę razy fajnie ustrzelić, a na koniec trafić, a na koniec właśnie już go ustrzeliliśmy całkowicie. No to może jeszcze raz tym Calvinem Katarem, skoro tak fajnie poszło. Walka z Maxem Hallowayem może być bardzo ciekawa. Miejmy nadzieję, że tym razem Katar będzie lepszy. No cóż. Fajnie by było. Fajnie by było, tak? Okej. Okay. MC Manu 1987032. Brzmi... spoko. Hej, szacunek, kolego. No dobrze. Dzięki. Okej. Okej, okej. Mamy tutaj króciutko tylko. No, będzie ładnie, honorowo. Podoba mi się to. Oho. O kurcze. Znowu mi tego, kurde, zabrakło tutaj, nie wiem czego. Ha! Aha, gość tutaj lekceważący sposób, tak? Ej! Jestem ślepy, że tej nogi nie widziałem, czy o co chodzi?
Gram na razie, tak szczerze mówiąc, fatalnie. No ale to nie jest koniec. Zmęczymy go. O, albo on mnie znokautuje. Znowu to samo, nie wierzę, że ja to robię. No. Ale pracuj prawym, lewym, pracuj prostymi, zmęczymy go. Okej. Wow. No wygląda to nieciekawie, powiem wam tak, wygląda to nieciekawie, nie wiem co ja tutaj w ogóle odwaliłem w tej walce. Ale pracowanie prostymi się opłaci, mówię wam. Kurde. Połamał mi nogi. Moim zdaniem miał szczęście teraz. Strasznie mnie porozbijał, mega mnie porozbijał, bardzo mnie porozbijał. Mnóstwo razy lądowałem na deskach. Coś... Znaczy zacząłem walczyć jak idiota po prostu, Bardzo dużo kopię, więc na kopnięcia musimy skracać dystans. Jak będziemy skracali dystans, no to... jego kopnięcia stracą na mocy. O właśnie. Aha. Może jakiś tajski spróbujemy. No ale nie w momencie, kiedy on mnie tutaj łomocze w ten sposób. Dobra. No słuchajcie, no musimy próbować. Jak chcemy wygrać, to musimy zmienić taktykę. Mój Boże, co ja zrobiłem? Mam pomysł. Chyba wiecie jaki, nie? Będzie zły, rzuci padem, będzie rage'ował, ale mam pomysł. Dobrze. Teraz poczekamy. Nie. Niemożliwe. Dobra. Wow! W odpowiednim momencie. Tak jest. Trzymaj się, Katar. Bo to nie ma żartów. O to chodziło.
No, runda się kończy. Na nogi uważajmy i na głowę. Jezu, ja czasami, powiem wam, czasami zagram... Wydaje mi się naprawdę solidnie, czasami gram taki paździerz. Doprowadzam do tak głupich sytuacji. Tak samo tutaj. O, nie, już nie ma żółwika, tak? Już nie chcesz zbijać żółwika, kolego. Czemu już nie chcesz zbijać żółwika? O Jezus Maria. No i co? Zobaczymy, jak sobie tutaj będzie radził. Pod siatką. Wygrałem z nim po prostu pod siatką, taka jest prawda. Niestety. Nie. Nie, kolego. Nie, 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 kolego, nie, kolego, nic z tego. Dobra. Pełna garda. I z góry. I cały czas jesteśmy z góry. Cały czas jesteśmy z góry. Cały czas możemy obijać. Nic z tego. O nie! Byleby nie było duszenia. Nie, chcę wstać od razu, okej. Nie spodziewałem się tak szczerze, że będę obalał katarem. Nie przypuszczałbym. O, krucyfiks miał być zapięty, a tu proszę. O kurde, znowu przyblokował. Znowu wstaje. Skubany. Wow! Aha. Jakby wykonał tamto kopnięcie, które chciał, to obrotowe i wydoszło, to byłby knockout od razu, to bym przegrał. To było tak ryzykowne, co ja teraz zrobiłem. Masakra. Ta walka to jest jakaś masakra, tak szczerze. On już żółwika nie chce zbijać, on tutaj już się zdenerwował na mnie. Widzicie? Ja co to wychodzę. O, a jednak. O! Spokojnie, będzie high kickiem wychodził zaraz. Będzie wychodził high kickiem, tak jest. No. O kurczę. Spokojnie, spokojnie. Łokcie chodzą. O, obróci mnie, obróci mnie. Skubany. No ale tu już nic nie zrobi.
Kurde, co się dzieje w tej walce, ty? Z masakra. Po prostu jest normalnie masakra. O, rety. I na boczną. A, znowu mi zablokował tego krucyfiksa. Teraz nie zablokował. Ale szybko się z niego wydostał, niestety. Będziemy się tak turlać cały czas? To dziwne jest. To jest po prostu dziwne tutaj, co się dzieje. Nie wstajemy. Kurde, te moje nogi. Ja dlatego tak obalam, bo te moje nogi są po prostu w stanie dramatycznym. A! Jeden i drugi tutaj ucierpiał. I co teraz? Typ co robi? Oboje są już zmęczeni. A przed nami piąta runda. A, najgorsze jest to, że przecież może być w końcu na punkty ta walka. A ja nie wiem, kto wygra na punkty. Obawiam się, że nie ja. Obawiam się, że ja na punkty nie wygram. Przed nami ostatnia runda. Tu nie ma żartów. To już nie jest śmieszne. Dobra, ja wygrałem na punkt. Czyli ten brzuch miał jednak mega zbity. Szacunek. Dobra walka. O, to było mocne. To było mocne. To było tak zwane mocne pieprznięcie. Już go tak brzuszek bolał, że daj spokój. Dobra, ale teraz sobie też dzięki temu sprawdzimy, jaki bilans był. Jaki był bilans po czterech rundach. Punktowy bilans, oczywiście, o to mi chodzi. Może był bilans git. Obalenia 6. Na punkty przegrywałem. Na punkty przegrywałem. Nie wszystkie rundy, no ale no nie wygrałbym na punkt. Niestety. No cóż, moi drodzy. To by było na tyle dziś. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Na razie, hej!